Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie. Swój samochód do granic możliwości wyeksploatowałem, ale dało się dojechać w terminie. Wszystko dlatego, że chciałbym dzisiaj powiedzieć troszeczkę o zarządzaniu projektami innowacyjnymi i przedstawić pewne lekcje z Doliny Krzemowej. Na początku, tak jak w znanej dobrej polskiej komedii, trzeba powiedzieć parę słów o sobie. Proszę Państwa, pracuję w Instytucie Logistyki i Magazynowania w Centrum GS1 Polska. To jest centrum, które zajmuje się nadawaniem kodów kreskowych na produkty i na pewno większość z Państwa z tymi kodami się styka w codziennym życiu, między innymi robiąc zakupy w sklepie. Prowadzę w ramach Instytutu projekty z obszaru standaryzacji e-commerce i mobile.com. No i też pracowałem w projektach związanych z transferem technologii, w jaki sposób skutecznie transferować myśl naukową na rynek. No i dzięki temu też między innymi zostałem uczestnikiem takiego bardzo ciekawego programu, eksperymentu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o nazwie Top 500 Innovators. Chciałem troszeczkę o tym temacie powiedzieć, dlatego że to jest, myślę, w skali kraju dosyć poważny eksperyment, który nasze władze publiczne realizują. On ma umożliwić polskim naukowcom zdobywanie takich szlifów, które umożliwią komercjalizację wyników badań naukowych. Ale ci naukowcy mogą te szlify zdobyć na jednych z najlepszych uniwersytetów świata, na Stanfordzie, na Berkeley. Przewiduje się także, że na MIT i Harvardzie. Jadą tam na dwumiesięczne staże. Ja widzę wśród zgromadzonych tutaj moje koleżanki, kolegów też z Top 500. No i proszę Państwa, to jest tylko sygnał dla Was, dla firm, że w środowisku naukowym coś się dzieje i niedługo będzie skuteczna możliwość nawiązywania dialogu z naukowcami. Oni będą rozumieli to, czym Wy się zajmujecie, jakimi rzeczami się kierujecie, a myślę, że w połączeniu z ich wiedzą może to dać całkiem ciekawe efekty. Byliśmy akurat na swojej edycji, byłem na Uniwersytecie Stanford. Warto też troszeczkę o Uniwersytecie Stanford samym powiedzieć, bo to jest takie centrum Doliny Krzemowej. Uniwersytet, który powstał w XIX wieku, pod koniec XIX wieku, w 1891 roku i został założony przez Lelanda Stanforda, słynnego barona kolejowego, tak zwanego czerwonego barona, który budował koleje zachodnie w Stanach Zjednoczonych. I bardzo ciekawa historia się z tym wiąże, ponieważ państwo Stanfordowie mieli jedynego syna Lelanda Stanforda Juniora, którego wysłali na edukację do Europy. I niestety Leland Stanford Junior pojechał do Europy, zachorował na tyfus, jeśli dobrze pamiętam, i zmarł. I zostali bez swojego potomka, z wielkim majątkiem, z wielką fortuną, którą postanowili przeznaczyć ku dobru Kalifornii i stworzyć uniwersytet dla biednej młodzieży kalifornijskiej. Tylko tak powiem, że dzisiaj semestr na Stanfordzie to jest chyba około 60 tysięcy dolarów, więc na pewno biedna kalifornijska młodzież już sobie nie może na studia na tym uniwersytecie pozwolić. Natomiast Stanford z czasem zaczął rosnąć i jego pozycja w Dolinie Krzemowej zaczęła rosnąć. W latach 40. uruchomiono tam pierwszy inkubator przedsiębiorczości. W międzyczasie też do Doliny Krzemowej przybyła NASA i zaczęła tam prowadzić poważne badania naukowe. No i tym samym rozpoczęła się ta era krzemowa, którą znamy praktycznie znów codziennie, bo na przykład używacie Państwo telefonów komórkowych, smartfonów. One mają mikroprocesory zbudowane z krzemu. No i tak naprawdę dzisiaj to, co jest najsłynniejsze w Dolinie Krzemowej, to są takie wafelki krzemowe, z których produkuje się te wszystkie chipy, procesory. Natomiast w Dolinie Krzemowej umieszczone są także ośrodki, które mają tak potężne pieniądze, że są w stanie weryfikować przydatność tych wafli krzemowych. Ja tylko powiem, że tam co roku rośnie w tempie geometrycznym liczba tranzystorów umieszczanych w takim chipie. No i po prostu tylko w Dolinie Krzemowej, jeszcze w Chinach, można sobie pozwolić na to, żeby weryfikować, czy te skomplikowane układy na przykład nie mają żadnych przerwań. Dolina Krzemowa to jest taki obszar, ja u siebie na ekranie widzę, niestety na projektorze tego nie widać.
To jest taki obszar w Kalifornii między San Francisco, jakbyśmy przesuwali się trochę dalej na południe, aż do San Jose. I to jest dolina, która do pewnego momentu słynęła głównie z tego, że były tam sady jabłkowe. Kojarzenia z firmą są jak najbardziej na miejscu, tak? Bo między innymi też te sady jabłkowe potem sprawiły, że powstała firma, która, jak wiemy, jest jednym z bardziej rozpoznawanych dzisiaj brandów na świecie. No i w tym obszarze tak naprawdę od lat 50. w momencie, gdy tacy dwaj absolwenci Uniwersytetu Stanforda, William Hewlett i jeszcze drugi David Packard, zaczęli prowadzić swoją działalność, no tak naprawdę zaczęła zyskiwać miano bardzo ważnego regionu świata. No i powiem szczerze, że tak wróciłem już rok temu, bardzo szybko ten czas leci, i rozmawiałem jakiś czas temu z Rafałem i Rafał mówi: słuchaj, wiesz co, fajnie by było, gdybyś coś powiedział na temat project management w Dolinie Krzemowej. Ja mówię: wiesz co, no, może o komercjalizacji, transferze technologii tak najbardziej, ale o zarządzaniu projektami, no to mówię, no czegoś nas tam uczono. Ale mówi: ale to na pewno znajdziesz jakiś element, który mógłbyś tutaj dzisiaj zaprezentować. I proszę Państwa, zastanawiałem się, jak Państwu powiedzieć, bo ja sam nie mam żadnych certyfikatów project managera, zarządzam projektami, ale powiem szczerze, że to, co jest w Dolinie Krzemowej bardzo charakterystyczne, to jest kwestia projektów z granicy z wysokiego ryzyka oraz projektów bardzo innowacyjnych, i o tym chciałbym dzisiaj w tej prezentacji powiedzieć. Pierwsza rzecz, jaka mi przyszła na myśl, myśląc o Dolinie Krzemowej i o project managementie, to jest właśnie taka maksyma Johna F. Kennedy'ego, która bardzo nam przyświecała w trakcie kursu i w ogóle już po jego zakończeniu. A mianowicie, że lepiej jest działać, niż nic nie robić, bo zawsze jeśli podejmujemy działanie, to ryzyko związane z efektem tego działania jest mniejsze niż to ryzyko, które ponosimy, jeśli tego działania nie podejmiemy. No i tak naprawdę można powiedzieć, że wiele projektów w Dolinie Krzemowej to są takie projekty bardzo wysokiego ryzyka. Tam wiele osób podejmuje bardzo ryzykowne decyzje, które potem, jak wiemy, okazują się wielkimi przedsięwzięciami. No i myślałem sobie, jak zaprezentować Państwu project managerów z Doliny Krzemowej. Bo tak, tutaj mamy jednego project managera i on jeden swój plagowy projekt spóźnił o 2 lata. Czyli tak można powiedzieć, no gdyby jakikolwiek project manager miał opóźnienie 2-letnie, no to myślę, że byłby dosyć duży problem. Drugi project manager, też bardzo ciekawa firma, no ma może 1 miliard użytkowników, ale jak wpuścił firmę na giełdę, no to okazało się, że firma jest mocno przeceniona, no i tak naprawdę niedawno zastanawiano się, czy rzeczywiście on powinien być tym głównym project managerem w firmie, którą założył. No i trzecia firma, też z Doliny Krzemowej, no to jest, jeśli chodzi o projekt doktoratu, ewidentnie niedokończony, ale firma w końcu się rozwinęła, i to wcale nie ze sprawą tych dwóch panów, ale jeszcze trzeciego, którego dano im na opiekuna i który dopiero w zeszłym roku powiedział: ok, widzę, że już się tak dobrze nauczyli project managementu, że mogą przejąć firmę i rzeczywiście zacząć nią zarządzać. No i właśnie, no i tak pomyślałem sobie, że jeśli mamy takich project managerów, to jak to się dzieje, że tyle innowacyjnych rozwiązań powstaje w Dolinie Krzemowej, że na przykład takie marki jak Audi decydują się na to, żeby z ludźmi z Doliny Krzemowej pracować nad nowymi rozwiązaniami, między innymi nad prototypami nowych samochodów bez kierowcy. I znalazłem jedną rzecz, którą chciałbym dzisiaj troszeczkę szerzej omówić. Chciałbym ją zaprezentować właśnie jeśli chodzi o zarządzanie innowacyjnymi projektami. To jest taka w ogóle filozofia myślenia, filozofia działania w Dolinie Krzemowej, która się bardzo upowszechniła, ma wielu swoich zwolenników, ma także znaczących przeciwników. To jest filozofia myślenia projektowego, myślenia jak designer, tak? Czyli jak projektant. I ona zakłada, że powinniśmy tworzyć innowacyjne rozwiązania, kierując się pewnymi konkretnymi, określonymi fazami, a w centrum naszego procesu projektowego stawiać użytkownika, czyli tego konkretnego odbiorcę naszego produktu.
Powiem szczerze, że może jest to oczywiste w działalności wielu firm, natomiast no tak w nauce polskiej wiele projektów, które się działy w polskiej nauce, no nie do końca odpowiadały na potrzeby użytkownika i my je tak w środowisku naukowym potem zwiemy zabawnie pułkownikami. Natomiast czym jest ten design thinking? Design thinking to jest przede wszystkim pewna filozofia podejścia, która co do założenia zakłada, że działamy w zespole, który jest multidyscyplinarny, czyli otwieramy się na wszystkie doświadczenia członków zespołu, czyli z założenia na przykład design thinking nie powinien tylko i wyłącznie nad rozwiązaniem pracować zespół informatyków, bo to nie będzie innowacyjne do końca rozwiązanie. Należy zaprosić wszystkie osoby, nawet nie do końca związane z daną specjalnością, w której ta innowacja powstaje, ale właśnie po to, żeby zebrać od nich informację zwrotną. I chciałem zacytować na samym początku, zanim przejdę do tego, do rozmowy o myśleniu projektowym, taki cytat z Tima Browna. Tim Brown to jest szef firmy IDEO, która bardzo mocno upowszechnia design thinking w Dolinie Krzemowej i w ogóle na świecie tworzy wiele ciekawych, jak za chwilę pokażę, rozwiązań. Myślenie projektowe to jest takie myślenie, które może całkowicie zmienić sposób, w jaki tworzymy produkty, usługi, a nawet strategię firm. Dlaczego? Dlatego, że zakłada, że nic nie jest stałe, trzeba wszystko zmieniać, trzeba wszystko przeprojektowywać i zawsze cały czas zmieniać i poprawiać rzeczywistość. I ten proces nakłada się na pewną kulturę myślenia i działania w Dolinie Krzemowej. Kulturę przede wszystkim, która promuje kreatywność, kreatywne rozwiązania, która promuje myślenie na dużą skalę. Przykład Most Golden Gate jest takim projektem, przykładem projektu, gdzie myślano na wielką skalę, bo nikt, myślę sobie, nie wyobrażał, że w latach 30. można wylać tyle betonu, żeby postawić jedno trzęsło mostu, a betonu tego jest wylane tyle, ile by starczyło na wybudowanie autostrady z San Francisco do Nowego Jorku, więc no nieprawdopodobna ilość betonu. I druga rzecz to jest kwestia prototypowania, czyli nie myśl tylko i wyłącznie o swoim rozwiązaniu, ale prototypuj. Wykonuj to rozwiązanie. Myśl rękoma, wykonuj fizyczny prototyp swojego rozwiązania. I to jest takie, jakby powiedzieć, mechanika, metodyka zarządzania projektami, ponieważ ona uwzględnia, że wykonujemy to w jakimś konkretnym procesie. Co jest jeszcze ciekawego w design thinking? Mianowicie to, że projektując innowacje, powinniśmy uwzględniać trzy zasadnicze obszary. Mianowicie łączyć technologię, łączyć użyteczność biznesową, a także wartości dla naszego użytkownika, tak zwane human values. Przede wszystkim sposób spotkania z tym danym przedmiotem czy z tym danym doświadczeniem. No i oczywiście bardzo ważny element tej kultury to jest radykalna współpraca. Tutaj akurat przykład Stanfordzkiej D-School. To jest specjalny taki instytut myślenia projektowego utworzony na Stanfordzie. Tam co do założenia spotykają się ludzie, którzy reprezentują różne dyscypliny naukowe i w każdym projekcie co do zasady pracują ze sobą ludzie z różnych dyscyplin właśnie po to, żeby tworzyć innowacyjne rozwiązania. No i kilka rzeczy o Stanfordzie i o D-School, dlatego że takim największym centrum kształcenia z myślenia projektowego jest właśnie Stanfordzki D-School. Tutaj widzimy na tym zdjęciu manifest D-School, a to jest taka malutka serwetka, a jak wiemy, serwetka to jest narzędzie do tworzenia wielu kreatywnych myśli i rozwiązań. I w ogóle sama historia powstania D-Schoola jest bardzo, bardzo ciekawą, dlatego że jak Państwo widzicie, D-School nazywa się Instytutem Designu Hasso-Plattnera. Nie wiem, czy ktoś słyszał o Hasso-Plattnerze? Nie słyszeliście Państwo nigdy o Hasso-Plattnerze. O, tu jedna osoba. Hasso-Plattner to jest założyciel firmy SAP. I Hasso-Plattner po prostu, jak sam mówił na jednym ze spotkań, w którym miałem przyjemność brać udział, w
prostu zdenerwował się niemieckim stylem myśli inżynierskiej podchodzenia do rozwiązywania problemów, bo powiedział, że po prostu jest to typowy, klasyczny niemiecki styl zarządzania projektami. Poza tym chciał również, żeby ludzie w SAP-ie, w takiej wielkiej korporacji, która już zatrudnia 70 tysięcy ludzi, wyszli ze swoich gabinetów, wyszli zza swoich biurek, a menedżerowie średniego szczebla zostawili swoje sekretarki w spokoju i poszli i wreszcie zaczęli tworzyć ciekawe projekty. I Hasso Plattner, jak SAP prowadził współpracę właśnie z firmą IDEO, na podstawie rozmów z jednym z założycieli firmy IDEO podjął decyzję, gdy dowiedział się o design thinking, że zainwestuje 25 milionów dolarów właśnie w rozwój disku na Stanfordzie. I potem postawił jeden warunek. Zrobiliście to w Kalifornii, zróbcie to również w Europie, ja wskazuję miejsce w Niemczech i ja zasponsoruję również powstanie tego Discula w Niemczech. I rzeczywiście możemy powiedzieć, że niedaleko zupełnie, po 300 km od Poznania w Poczdamie, także funkcjonuje europejski Discul, który właśnie ma swoje początki w Disculu stanfordzkim. To jest taka ciekawa rzecz, ponieważ też jedno z naszych pytań było, jak SAP może tworzyć swoje produkty w 6 miesięcy. No właśnie między innymi dzięki temu, że założyciel tak się zdenerwował na, jak to się wyraził, 50-stronicowe PowerPointy prezentowane na zarządzie, a gdy zadawał konkretne pytanie, to nie mógł wyciągnąć żadnych danych, że stwierdził, że po prostu coś z tymi rzeczami trzeba zrobić. Nie można w taki sposób firmy zamykać w barierach. No i między innymi dzięki temu dzisiaj SAP stworzył jeden ze swoich produktów, mianowicie taki system baz danych, który na każde zapytanie, niezależnie od tego, jakiego zbioru danych dotyczy, odpowiada w czasie nie dłuższym niż 3 sekundy. To jest ciekawy właśnie przykład pracy disku akurat pod nami. No i teraz mówiąc o tym, do czego służy design thinking, no to projektowanie przede wszystkim produktów. Tu jest przykład myszki komputerowej, która właśnie została stworzona przez jednego z założycieli firmy IDEO w latach 80. na zlecenie Steve'a Jobsa. Za chwilę powiem, w jaki sposób doszli do tego, że można myszkę komputerową zbudować. Czyli służy nam do budowania namacalnych produktów, namacalnych urządzeń. Ale także design thinking bardzo mocno koncentruje się na projektowaniu doświadczeń. Co rozumiemy przez doświadczenie? Jak idziecie Państwo na zakupy i kupujecie wędlinę i podchodzicie do stoiska z wędlinami i prosicie o 15 deko, na przykład szynki z indyka, to pani, która Wam kroi tę szynkę z indyka, pierwszą rzecz traktuje jako skrawek, odrzuca i dopiero od następnej Państwu tę szynkę kroi. To jest takie doświadczenie. To jest bardzo mały, niewielki drobiazg, ale w świetle całości doświadczenia zakupowego Państwo widzicie, jaka jest jakość, tak? To samo tutaj. Doświadczenie zakupowe polegające na przeniesieniu sklepu do metra, czyli sklep przychodzi do konsumenta. Konsument, podróżując komunikacją, jest w stanie skanować produkty, zamawiać, no i potem jak przyjeżdża do domu, to dostawa albo na niego czeka, albo w ciągu najbliższego czasu się u niego w domu pojawia. I to jest właśnie projektowanie doświadczeń, które bardzo wielką rolę w design thinking również odgrywa. No i teraz, mając ten proces, możemy powiedzieć, że on jest w jakiś sposób linearny. On określone fazy należy przejść, żeby dojść do rozwiązania. Natomiast twórcy Discula również sugerują, żeby zaczynać od dowolnej kolejności tych faz. Bo czasami można sobie zrobić fazę tworzenia pomysłów, czasami można sobie stworzyć jakiś prototyp, dopiero później na przykład przetestować go, wejść w fazę empatii, definiowania i w ten sposób podejść do procesu tworzenia innowacyjnych rozwiązań. No i teraz chciałbym omówić troszeczkę ten proces i zatrzymywać się nad kolejnymi jego fazami. Pierwsza faza to jest faza tak zwanej empatii, czyli jeśli mówimy o tym, że naszym głównym zadaniem i naszym głównym podmiotem, dla którego projektujemy nasze czy doświadczenie, czy produkt, jest użytkownik, no to faza empatii jest czymś bardzo, bardzo ważnym. No i ta faza empatii
przebiega poprzez określone formy, formy współpracy. Między innymi jest to rozmowa z użytkownikami, między innymi jest to angażowanie się, patrzenie i słuchanie i przede wszystkim szukanie pewnych historii. I można powiedzieć, że to jest takie troszeczkę wcielanie się w rolę dziecka. Ja nie wiem, jeżeli Państwo macie dzieci, no to dzieci na przykład bawią się w zabawy policjanci i złodzieje, prawda? I oni się dokładnie wcielają. Czy tutaj na przykład mamy doświadczenie pod tytułem gotujemy coś, tak? Chodzi o to, że design thinking promuje takie coś, co może można powiedzieć, że to jest bardzo infantylne, natomiast nie zgodziłbym się z tym stwierdzeniem, ale chodzi o to, żeby się wczuwać w rolę tego użytkownika, który ma być odbiorcą Państwa rozwiązania. Jeśli na przykład projektujemy doświadczenie w zakresie nowego rozumienia dawania prezentów, tak? Wyobrażamy sobie, jak ostatnio się czuliśmy, kiedy dostawaliśmy prezent, no to wówczas na tej fazie możemy porozmawiać z naszym użytkownikiem, co czułeś, gdy ostatnio dostałeś prezent, co ci się podobało, co ci się nie podobało, czy załóżmy już cytowany przykład, idę i kupuję wędliny w sklepie, tak, i można mnie zapytać, w jaki sposób ja odczuwam to doświadczenie zakupowe. Przede wszystkim jest w tej fazie ważna obserwacja, angażowanie się, słuchanie, no i szukanie takich historii. To znaczy nie po to, żeby przeanalizować i zrobić czystą analizę, ale żeby szukać pewnych historii, zwłaszcza przy budowie doświadczeń, to budowanie tej tak zwanej historii jest bardzo ważne. Chciałem pokazać takiego człowieka, który jest, można powiedzieć, takim prekursorem design thinkingu. Nie wiem, czy Państwo słyszeliście kiedyś o tym, o Isambardzie Kingdomie Brunello? Czy ktoś... A kto z Państwa był w Wielkiej Brytanii? Okej. Okay. A ktoś jechał koleją w Wielkiej Brytanii? Okej. Okay. No to Isambard Kingdom Brunello jest prekursorem tak zwanej kolei zachodniej, żelaznej kolei. Natomiast Isambard Kingdom Brunello, oprócz tego, że był świetnym projektantem, to był także człowiekiem, który całe swoje życie przeżył projektując doświadczenie podróży, które dzisiaj nazywamy tak zwanym transportem intermodalnym. Natomiast jemu zależało na tym, żeby człowiek wyszedł z wioski gdzieś tam w środkowej Anglii i wysiadł w Nowym Jorku z okrętu. No i on wtedy nie było żadnych samolotów, nie było połączeń lotniczych, szybkich pociągów. Natomiast Isambard Kingdom Brunel, żyjąc, zaprojektował między innymi takie piękne konstrukcje mostowe. To jest jeden z dworców, którego projektu jest autorem. I statek parowy to jest też jego projekt i jeden z wynalazków. Czyli widzimy, że jeżeli projektujemy pewne doświadczenie, jeżeli widzimy i myślimy na szeroką skalę, to jesteśmy w stanie naprawdę nasz umysł zaprząc do bardzo kreatywnego wysiłku. Po tej fazie empatii powstaje faza definiowania. W fazie definiowania po zebraniu potrzeb naszego użytkownika musimy je w jakiś sposób zdefiniować. Musimy pogłębić pewne nasze obserwacje, musimy dopytać o pewne szczegóły i przede wszystkim musimy już jasno zdefiniować, jakie są potrzeby oraz kto jest tak naprawdę użytkownikiem naszego doświadczenia. I tu jest ciekawa sprawa, dlatego że musimy zwracać uwagę także na potrzeby użytkownika, które no niekoniecznie wydają nam się takie naturalne. Daję case, tworzymy jakieś niezapomniane doświadczenie muzyczne dla uczestnika koncertu. Pytanie moje jest takie, proszę powiedzieć tak lub nie. Dobra muzyka oczywiście, zdaniem Państwa, jest ważna dla takiego użytkownika? Tak. Miejsce? Ale naturalnie byście Państwo odpowiedzieli, że miejsce tak, czy w pierwszej kolejności miejsce się nie nasuwa? No i chodzi właśnie o to, żeby w tej fazie definiowania widzieć również inne, zupełnie niewidoczne rzeczy, które wpływają na to doświadczenie. Znowu case sklepu, bo akurat specjalizuję się w zakupach mobilnych i w detalach. Wchodzę do sklepu i na przykład układanie towaru na półkach. Kwestia ułożenia półek w sklepie, tak? Jeśli wchodzę i
mam stoisko prasowe i nagle ktoś, i kiedyś było to szerokie przejście, gdzie mieściły się dwa wózki, a nagle wstawili regał z gazetami i po prostu jak wjeżdżam z wózkiem, to nie mogę przejść, bo ktoś stoi naprzeciwko. Moje doświadczenie się psuje, tak? I to jest właśnie taka umiejętność obserwacji, umiejętność, którą na pewno każdy z nas ma, natomiast której raczej nie staramy się używać codziennie, ponieważ no, zwykle mamy tendencję do tego, żeby kategoryzować napotkaną rzeczywistość, tak? Czyli po prostu nadawać rzeczom pewne statusy. I tego się uczymy wraz z wiekiem. Dzieci akurat takich barier nie mają. Jeśli dziecku się da kawałek, rolkę folii aluminiowej, no to dziecko może na przykład z niej zrobić różne dziwne kształty, ubrać się w nią, zamienić się w jakiegoś żelaznego rycerza, tak? I po prostu widzi takie kategorie rzeczy, które potem my jako dorośli, których my potem jako dorośli nie dostrzegamy. I co jest ważne, na etapie definiowania wyzwania, bo to się nazywa już wyzwaniem, zaczynamy zadawać pewne pytania. To znaczy, jeśli chcemy poprawić doświadczenie podróżowania naszego użytkownika, to zadajemy to w formie takiego pytania. To nawet metodyka to wskazuje. Jak moglibyśmy poprawić doświadczenie podróżowania na naszego użytkownika? How might we? To jest takie pytanie właśnie przez metodykę wskazywane jako ten punkt odniesienia. Pytań może być naprawdę sporo. Ważne, żeby one dotyczyły dużych wyzwań. Firma IDEO ma również portal OpenIDEO. Tam, jeżeli Państwo byście chcieli się zapoznać, jak te pytania do wyzwań zadawać, jakie te wyzwania mogą być, to proszę wejść na tę stronę i po prostu sobie na ten temat troszeczkę więcej poczytać. No i teraz, w momencie, gdy zadamy to pytanie, możemy przejść do fazy generowania pomysłów. My fazę generowania pomysłów ogólnie zamykamy w jednym doświadczeniu, w doświadczeniu burzy mózgów. Jestem ciekawy, kto z Państwa dzisiaj, jak pracuje w burzy mózgów, czy macie Państwo, czy jeśli prowadzicie burzę mózgów, to macie wywieszone w firmie zasady burzy mózgów, czy nie? Czy to jest po prostu takie spotkanie, podczas którego dyskutujecie nad tym, jakie można pomysły na rozwiązanie? Czy ktoś by się chciał wypowiedzieć w tym temacie? To okej, to w takim razie ja zadam pytanie. Kto z Państwa ma w jakikolwiek sposób opracowane zasady wewnętrznej burzy mózgu w firmie? Okej. Na wewnętrzne potrzeby. Ale nie ma takiego na przykład dokumentu, który kataloguje te zasady. No nie ma. Czyli rozumiem, że reszta nie ma. No i teraz, jeżeli mamy tworzyć pomysły, to u nas zwykle burze mózgów kończą się już w pierwszej fazie, bo ktoś przedstawia jakiś pomysł i cała reszta zaczyna go krytykować. Takie są zasady burzy mózgów i tak zwykle u nas burze mózgów wyglądają. Natomiast jeśli chodzi o zasady burzy mózgów zgodne właśnie z filozofią myślenia projektowego, to pierwszą z nich jest kwestia powstrzymywania się od wczesnej krytyki i od ocen. Sesja burzy mózgów powinna mieć około 10-15 minut i pewną część tej sesji burzy mózgów powinno być przede wszystkim milczące wypisywanie, wizualizowanie pewnych pomysłów, jak moglibyśmy coś zrobić, tak? No i co jest jeszcze ważne? Ważne jest to, że mamy zachęcać do odważnych pomysłów. Nie myśleć na zasadzie, jak moglibyśmy coś zmienić tutaj w malutkim kroczku, tylko do myślenia właśnie takiego jak Brunel, tak? Czyli projektujmy całe doświadczenie, uwzględniajmy rzeczy, które tak naprawdę o których zupełnie nie myślimy. Na pewno pomaga to w tym interdyscyplinarny zespół, dlatego warto na przykład, jeśli IT robi burzę mózgów, to zaprosić kolegów z działu marketingu, czy na przykład z obsługi klienta. Oni bardzo chętnie też w takiej burzy mózgów, jeśli wezmą udział, no to będą w stanie coś ciekawego wnieść. Poza tym ta burza mózgów ma zachęcać do budowania na pomysłach innych. Czyli jeśli widzimy, pojawiają się karteczki, takie jak tutaj, no to starajmy się w trakcie tej burzy mózgów i staramy się zgodnie z filozofią budować na pomysłach innych, czyli coś dobudowywać, rozszerzać. Kolejna rzecz to koncentrujemy się na temacie sesji, czyli
nie odchodzimy od jakiegoś określonego tematu wyzwania, stąd też ważna jest definicja wyzwania. Podejmujemy jeden temat na jedną sesję, czyli nie robimy na przykład sesji burzy mózgów, podczas której pięć tematów, bo to po prostu nie wyjdzie. Wizualizujemy, czyli rozwijamy, inaczej rzecz biorąc, naszą prawą półkulę i celujemy w ilość. I proszę Państwa, proszę wierzyć, że naprawdę jak udaje nam się pracować z firmami, bo tę metodykę też stosujemy w Instytucie we współpracy z firmami, to firmy bardzo doceniają właśnie to, że jest ta faza milczenia, że budujemy tę ilość pomysłów i taki dobry zespół, który się dobrze nauczy po jakichś kilku miesiącach praktyki, w ciągu godzinnej takiej sesji, łącznie z dyskusją, jest w stanie wygenerować do 100 nowych pomysłów w ogóle na rozwiązanie. No i to powoduje, że proces tworzenia pomysłów, ten proces, który nazywamy ideate po angielsku, trudno jest znaleźć polskie słowo, no, staje się pomysłem efektywnym. Natomiast nie możemy na tej burzy mózgów zakończyć. Powinniśmy przejść do fazy kolejnej, czyli do fazy prototypowania. No i teraz, co rozumiemy przez prototyp? Prototyp to jest fizyczne wykonanie tego pomysłu, który jakby najbardziej nam się skojarzył i najbardziej wybraliśmy go wspólnie poprzez konsensus, poprzez dyskusję, jako ten wiodący dla rozwiązania. I budujemy. Budujemy z tego, co mamy pod ręką. Nie z jakichś tam nie wiadomo jakich rzeczy, ale czasami można do tego użyć papier kolorowy, czasami można do tego użyć nawet sznurek, kartony, tak? Dzieci bawiące się prezentami po Wigilii, to jest też bardzo znamienne, że bardzo często się bawią nie prezentami, ale opakowaniami od prezentów, no bo z opakowaniem można znacznie więcej rzeczy zrobić niż z konkretnym prezentem. I budujemy i prototypujemy. No i właśnie, no i to jest ta słynna myszka komputerowa. Pierwszy prototyp myszki komputerowej. Projektanci szukali rozwiązania zupełnie nietuzinkowego i to jest naprawdę rzeczywista historia. Dezodorant kulkowy stał się tym elementem myszki komputerowej, który potem znaliśmy przez wiele lat. Ta kulka, która nam najczęściej przeszkadzała, bo się brudziła. Po prostu oni poszukali niekonwencjonalnego rozwiązania. W ten sposób między innymi w laboratoriach Stanforda Audi buduje interaktywne kierownice, które też myślę, że jeszcze nie teraz, ale chyba w przyszłości w samochodach Audi mogą być stosowane. No ale takie rzeczy powstają z udziałem studentów. No i prototypowanie doświadczeń. To jest jeden z naszych projektów, który robimy w Instytucie. Projektowanie doświadczenia zakupów mobilnych. Pewnie jeśli Państwo podróżujecie komunikacją po Poznaniu, to taki plakat ostatnio spotkaliście. To jest prototyp plakatu, to jest ostateczne wykonanie. To robił, muszę pochwalić, bo to robił jeden nasz kolega, który zupełnie nie jest ani grafikiem, ani nic związanego z designem nie robi. Wykonał taki prototyp. Dostała to agencja kreatywna. No i agencja kreatywna zrobiła tyle więcej. No powiem szczerze, że to naprawdę jest on dumny z siebie i z tego prototypu, który stworzył. No i prototypowanie jeszcze inaczej. To jest akurat zdjęcie z jednego z naszych kursów, gdzie mieliśmy kurs w zakresie foresightu. Prototypowaliśmy przyszłe rozwiązania, więc jak widzicie Państwo, ja to zdjęcie wybrałem dlatego, że chciałem pokazać, jakie różne materiały można do tego prototypowania wykorzystać. No i na końcu taką fazą to jest faza testowa i ta faza testowania ma służyć przede wszystkim temu, żeby naszego użytkownika spytać o ocenę, pokazać mu prototyp. I dlaczego to jest takie ważne, dlaczego ten prototyp odgrywa taką rolę? Bo jeśli czegoś nie widzimy, to nie jesteśmy tego w stanie ocenić i skrytykować i zweryfikować, czy na przykład powiedzieć, czy nam się to podoba, czy nie. Wyobraźcie sobie Państwo, że na przykład robiąc tutaj ten prototyp, dopóki o nim rozmawialiśmy słownie, tak, czyli tworzyliśmy go w słowach, tak, no to nie potrafiliśmy go sobie wyobrazić. No i znalazł się kolega, który mówi, ja to wezmę trochę tam jeden obrazek, wstawię tutaj ten kod, tutaj parę tekstów, tak,
I w momencie, gdy inne osoby to zobaczyły, to mówią, okej, no ale słuchaj, ten kot na przykład tutaj jest za nisko, powinieneś go dać trochę wyżej, po prostu wizualizujemy, coś widzimy. Jaka jest zaleta takiego prototypowania? Mianowicie, że ona niewiele kosztuje, bo mimo wszystko taka makieta, czy cokolwiek stworzone z kartonu, nie kosztuje firmy setek tysięcy dolarów, no ale w jakiś sposób daje już użytkownikom możliwość oceny. Nie mam niestety tego zdjęcia, ale są też zdjęcia, taka jest bardzo fajna prezentacja Tima Browna dotycząca kreatywności zabawy i tam on pokazuje zdjęcie z dyskusji lekarzy z projektantami, podczas których powstało urządzenie medyczne. Po prostu lekarze mówili, co chcieliby używać, natomiast projektant po prostu wziął klamerkę, kawałek taśmy, marker, skonstruował bardzo szybko urządzenie i jak oni to zobaczyli, wzięli do ręki, no to zaczęli mówić, o to mi nie pasuje, to jeszcze by należało poprawić, to się zgadza, to się nie zgadza. Dlatego kwestia testu to jest kwestia dosyć ważna w metodzie myślenia projektowego. No i gdy skończycie Państwo etap testu, no to wiadomo, że nie macie jeszcze gotowego rozwiązania. Dlatego bardzo często po wykonaniu tego całego linearnego procesu wraca się na przykład do generowania pomysłów, wraca się do prototypów, wykonuje się na przykład na bazie spostrzeżeń naszych użytkowników, wyrzuca się nawet do 80% swojego czy doświadczenia, czy produktu i ponownie wykonuje się prototyp, który się testuje. To naprawdę muszę powiedzieć, że działa. Jeżeli będzie szansa, to fajnie by było, moglibyśmy w ramach któregoś z PMI-ów zrobić taki bardzo godzinny warsztat na wykorzystanie tej metody w praktyce, bo ja tutaj znowu nie jestem autentyczny, bo ja powinienem Państwu tutaj budować te prototypy i pokazywać, a jak znowu tylko mówię i prezentuję, no to tak naprawdę no to nie jest to samo doświadczenie, gdybyście Państwo mogli wziąć i zastosować to po prostu w praktyce, czyli sami zbudować jakiś prototyp. No i na końcu został mi taki slajd dotyczący tego, że oprócz samego design thinking, samego podejścia, ważne jest także tworzenie przestrzeni. Ta książka zaczyna się świetnym wstępem jednego z założycieli Discoola, mianowicie on powiedział, że jak wykładowca mówi z katedry, a użytkownicy czy uczestnicy wykładu siedzą tak jak Państwo dzisiaj, no to naturalnie tworzymy barierę, tak, która mnie od Państwa oddziela. Niestety nie mogę zejść na dół, bo nie mam niczego, czym mógłbym przewijać slajdy. Ale no właśnie, bardzo często siedzimy w naszych pracach za biurkami, w takich różnych pomieszczeniach jednolicie wymalowanych. Nasze sale spotkań to są sale, w których są krzesła oddzielone dużym stołem, tworzą się naturalne bariery do współpracy. Wystarczyłoby te krzesła na przykład wyciągnąć, zrobić je w kółko i już w tym momencie skracamy do siebie dystans, zaczynamy bardziej nieformalnie pracować. Dlatego design thinking to nie jest tylko sama kwestia podejścia, samego projektowania rozwiązania przechodząc przez te wszystkie fazy procesów, o których Państwu mówiłem. To jest również kwestia projektowania przestrzeni i urządzania przestrzeni, w której pracujemy. I to naprawdę działa, bo jak Państwo widzicie, może project managerowie w Dolinie Krzemowej najlepszych efektów mierzalnych nie mają, natomiast produkty, które tworzą, z których naprawdę wielu z nas skorzysta, to są rzeczy, które no sądzę, że spotykają się z Państwa bardzo pozytywnym odbiorem jako użytkowników. I to tyle z mojej strony. Bardzo serdecznie dziękuję za możliwość wystąpienia. Zachęcam. Kilka pytań przed przerwą. Kto pierwsze pytanie ma? Ja mam pytanie, to znaczy bardzo. We wcześniejszym Pana wykładzie bardzo mi się podobało to OK to fail. Mhm. Bym chciała, żeby Pan rozwinął. OK to fail.
Okej, to fail to też jest jeden z elementów Doliny Krzemowej, bo nie zawsze jakbym wrócił do tego Johna Kennedy'ego, którego Państwu pokazywałem, nie zawsze podejmowanie działania kończy się sukcesem. To jest dosyć ważna rzecz, z którą mamy do czynienia właśnie w nauce. To znaczy u nas bardzo często dzieje się tak, że nasi przełożeni chcieliby, żebyśmy 100% naszych pomysłów budowali takie, które by potem przynosiły milionowe firmy. To jest po prostu przy tak dużej skali ryzyka najzwyczajniej w świecie niemożliwe. I co jest ciekawe, jeśli się rozmawia i poznaje się sylwetki wielu bohaterów Doliny Krzemowej, no to cytując tego jednego ze słynniejszych, czyli Steve'a Jobsa, patrząc na jego historię życia, człowiek założył firmę, dorobił się w bardzo młodym wieku bardzo wielkich pieniędzy, no i tak naprawdę w pewnym momencie musiał opuścić swoją firmę i został na poboczu. Nie poddał się i wrócił. I dlaczego to jest takie ważne? Bo tam tak naprawdę w kulturze Doliny Krzemowej ktoś, kto odnosi porażkę, nie jest widziany jako nieudacznik, jako ten, który po prostu już nie ma drugiej szansy, nie powinien spróbować, tylko oni to nazywają kogoś takiego seryjnym przedsiębiorcą. Bardzo ciekawe określenie, ale ktoś na przykład mówi, jestem seryjnym przedsiębiorcą, to jest moja czwarta firma, tak? Bo właśnie, oni zakładają, że porażka to jest normalny element egzystowania w biznesie, normalny element chociażby tworzenia różnych ryzykownych rozwiązań i oprócz tego, że mówią OK to fail, to mówią również fail early, fail cheap, tak? Czyli jeśli zbudujesz prototyp takiego rozwiązania, i to też jest wpisane jakby w samą filozofię design thinking, jeśli zbudujesz jakiś prototyp rozwiązania, pójdziesz do swoich użytkowników i oni ci powiedzą, nie, to mi nie odpowiada, to być może zaoszczędziłeś bardzo duże pieniądze, które by się nie dało zaoszczędzić, gdyby ten produkt wszedł na rynek i już na realnym rynku nie zyskałby akceptacji użytkowników. Natomiast przywiązanie do tej kultury, to znaczy patrzenie na porażkę jako nieodłączny motyw ludzkiego życia i wręcz jeśli człowiek się potem po porażce podniesie, idzie do przodu, to wręcz premiowanie i jakby to powiedzieć podnoszenie na piedestał takich ludzi, to jest nieodłączny element kultury Doliny Krzemowej. Czy jeszcze jakieś pytania? Czy w Polsce mamy szansę na taką, nie wiem, może Dolinę Grafenową? Czy w Polsce mamy szansę na Dolinę Grafenową? No, ja czytam artykuły o grafenie i w tej chwili widzę, że jakby to powiedzieć, u nas się bardzo dużo w nauce liczy na dotacje publiczne, tak? To znaczy jest taka niewątpliwa kultura, że jeżeli rząd nam nie da na to pieniędzy, to na pewno padnie, tak? I tego nie przeskoczymy w żaden sposób. Natomiast wracając do kwestii Doliny Grafenowej, opracowaliśmy bardzo ważną technologię. To jest technologia, która jest komercjalizowana. I powiem tak, to jest projekt wysokiego ryzyka. Przy projektach wysokiego ryzyka bardzo często mamy tendencję do tego, że wolimy ponosić niższe koszty komfortowego niedziałania. I to jest jakby moja odpowiedź i to jest jakby element naszej kultury, który też jest wielką barierą. Przepisy prawne też, tak? No, przedsiębiorcy w Polsce ciągle słyszymy, że mają trudno. Jeśli naukowcowi by dzisiaj powiedzieć iść do biznesu, załóż swoją firmę, no to za chwilę może mieć case jak ten w artykule, który czytałem w weekend, że człowiek, który miał świetną firmę w Polsce, nigdy żadna kontrola nic u niego nie stwierdziła, nagle otrzymał w ciągu roku 13 kontroli, które znalazły mu jakiś kwitek na 10 zł. No ale w międzyczasie jego firma zbankrutowała właśnie przez tę kontrolę. Jeśli tego typu mechanizmów nie zmienimy, tak, czyli nie zmienimy w jakiś sposób też pewnego myślenia, no to sądzę, że na Dolinę Grafenową raczej szans mieć nie będziemy. Czy jeszcze jakieś pytanie? Powiedziałeś tutaj ode mnie pytanie. Powiedziałeś o mobilnych zakupach i projekcie, który w tej chwili realizujecie.
też stosować się design thinking do tego projektu, to mógłbyś dwa słowa na ten temat powiedzieć, jak zastosowaliście? Przede wszystkim projektując, i to było wielkie wyzwanie, dlatego że ja nie mogę szerzej mówić, bo jakby zobowiązuje mnie do tego pewna umowa ustalenia. Jest czterech partnerów w tym projekcie i my projektujemy pewne doświadczenie zakupowe, które będzie obejmowało nie tylko skanowanie kodów w trakcie jazdy tramwajem, ale również możliwość zapłacenia z poziomu smartfona i otrzymania zakupów do domu. I co robiliśmy w trakcie, jak stosowaliśmy design thinking? Przede wszystkim stosowaliśmy fazę obserwacji, czyli na przykład case'y słynne, nie wiem czy Państwo słyszeliście, Tesco w Korei, tak? Był taki bardzo, bardzo mocny film, bardzo popularny. Wyobserwowaliśmy te wszystkie rzeczy, które się tam działy. Znaleźliśmy te elementy, które tam nie były dostępne, na przykład ten element to były właśnie płatności. No i potem zaczęliśmy myśleć, jak sklep zrobić w Poznaniu, zakładając, że w Poznaniu, a większość tych wdrożeń działa się w metrze. W Poznaniu nie ma metra. No to w jaki sposób podejść do komunikacji w Poznaniu, gdzie nie ma metra? No więc to też był jeden pewien ważny element budowania tego doświadczenia. No a potem z kolei całość tego projektu, w jaki sposób on powinien przebiegać, jak rozwijać konkretne fazy, jak prototypować rozwiązania tych konkretnych city lightów i billboardów na konkretne fazy tego projektu. No i muszę przyznać, że wiele sesji burz mózgów, wiele dyskusji i mam nadzieję, że użytkownikom będzie się podobało. Jeśli się nie będzie podobało, no to mogę powiedzieć, że to jest w tak ograniczonym zakresie, że to będzie fail, early fail cheap, tak? No ale sądzę, że będzie to na odwrót. Jest to faza testu, ale już nie papierowego, tylko na żywych użytkownikach. Tak, dokładnie. Czy jeszcze pytanie na koniec? Bardzo proszę, z tyłu. Ja mam takie pytanie odnośnie tych zespołów, interdyscyplinarnych i tak dalej, fajnych ludzi. Pytanie moje jest tak naprawdę takie, kto podejmuje tę decyzję? W momencie, w którym zespół tak naprawdę myśli kreatywnie, tak? Mam takie przykłady u siebie pracy, ale na końcu tak naprawdę jest ta jedna osoba, powinna być przynajmniej, która podejmuje decyzję. Jak to wygląda, czy gdzieś to zostało przemyślane? Ja się z tym zgadzam, że powinna być jedna osoba, która podejmuje decyzję. U nas jakby w instytucie, tworząc zespół do projektu chociażby tego, nie mieliśmy problemu, bo jest u nas tak, że jest projekt, jest kierownik projektu, tak? I kierownik projektu de facto podejmuje ostateczne decyzje. Natomiast, co jest ciekawe, no chociażby na etapie tworzenia rozwiązań podczas burzy mózgów, kwestia podejścia, bo jeśli podejście jest pozytywne do takiej burzy mózgów i buduje się na pomysłach innych, to tak naprawdę w pewnym momencie zostaje jeden lub dwa pomysły i to znacząco upraszcza decyzję. Jeśli nie ma już więcej pytań, dziękujemy bardzo. Jeszcze raz Jacek Puchar, Instytut Logistyki i Magazynowania. Myślę, że brawa się jak najbardziej należą. Dziękuję. Ja tylko chciałem powiedzieć, że tam z tyłu siedzą moi koleżanka i kolega z drugiej edycji, a łącznie do tej pory 80 osób z całej Polski pojechało na te wyjazdy w ramach programu TOP 500. I to jest dosyć ważne, bo jeśli Państwo jesteście z sektora przemysłu i do tej pory myśleliście o tym, że nauka to nie jest, jakby to powiedzieć bardzo popularnie po angielsku, nie jest sexy, to możecie się dowiedzieć, że już 80 osób taką metodykę zna i nią pracuje, więc jeśli chcecie tworzyć jakieś fajne rozwiązania z naukowcami, to ja zachęcam do kontaktu. To już dalej możemy przekazać listę mailową. Dziękuję. Dziękujemy. Zapraszam na 10 minut.